Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlet schabowy pod pierzynką ziemniaczaną. Potrzebować będziemy 4 plastry schabu. Odcięłam błony i schab, plastry schabu należy rozbić. Oprószymy solą i pieprzem, obtoczymy w mące i obsmażymy. A na pierzynkę ziemniaczaną będziemy potrzebować 4 ziemniaki, 2 cebule, łyżkę majonezu, sól i pieprz. Jeżeli lubimy, możemy dołożyć rozmarynu. I teraz rozbijam mięso. Mięso już mam przygotowane. Opruszamy solą i pieprzem. I tak jak wspominałam, obtaczamy w mące. Mąki tak mam około 3 łyżek i będziemy obsmażać na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor. A ziemniaki i cebulę zetrę na tarce o dużych oczkach. Kotlety obsmażam z jednej i z drugiej strony. Kotlety obsmażam. Ziemniaki, cebulę już mam z tarcą. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy majonez i należy dokładnie składniki połączyć. Gdyby się okazało, że mamy bardzo wodnite ziemniaki, to należy ziemniaki dać na siteczko, bo ja mam bardzo mączne ziemniaki. Tak. I tak przygotowane ziemniaki wyłożymy na kotlety i będziemy piekli w 180 stopniach 40 minut, a później posypiemy serem żółtym i zapieczemy około 5 minut. Tak, i kotlety mamy przygotowane. I teraz wykładamy ziemniaki. I dajemy do piekarnika. Wyrównujemy na 40 minut w 180 stopniach. Kotlety schabowe pod pierzynką ziemniaczaną. Oto kotlety pod pierzynką ziemniaczaną mamy upieczone, odkrywamy, posypujemy startym serem i dajemy na 5-10 minut z powrotem do piekarnika. I tak oto wyglądają kotlety schabowe pod pierzynką ziemniaczaną. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.